Witam po raz kolejny. Tym razem spróbujemy aktywować sobie funkcję komfortowego domykania szyb. Także przy użyciu kluczyka, po naciśnięciu zamykania, powinna się domknąć szyba. Jak widać, u mnie ta funkcja nie działa, także spróbujemy ją aktywować. A więc funkcję komfortowego domykania szyb można aktywować w Astrze H oraz w Zafirze B. Można również to zrobić w innych Oplach. Jednak w przypadku Astry H koniecznie musi być ta skrzynka z tyłu, czyli tak zwany moduł REC. Nie każda Astra go posiada, natomiast praktycznie każda Zafira go ma. Także koniecznie to sprawdźcie, ponieważ to z tym modułem będziemy łączyć się za pomocą opcoma i aktywować ową funkcję. Także podpinamy sobie opcoma. Jeden z widzów w komentarzach pytał, gdzie to się podpina, także tutaj pod lewarkiem jest miejsce ze złączem diagnostycznym. Wpinamy kabelek do komputera i już sobie będziemy wszystko sprawdzać. Więc wchodzimy kolejno w diagnostykę. Oczywiście zapon musi być przekręcony. Rocznik, samochodzik, silnik. W sumie nie silnik, tylko nadwozie. Mamy nasz moduł REC. Najpierw wejdziemy sobie w testy elementów wykonawczych. Oświetlenie wnętrza, test lampki. Gdzieś tu powinien być test. O, funkcja komfortowego zamykania. Zobaczymy, czy to działa. Chyba najpierw trzeba szyby otworzyć. Dobra. Szyba otwarta. Klikam na aktywuj. O. Także szyby się otwarły. Damy zatrzymaj. I szyby się zamykają. Także w moim samochodzie można ową funkcję aktywować. W tym celu klikam powrót. Powrót. Teraz programowanie. Musimy podać kod bezpieczeństwa, czyli CarPass 7. Sterownik zaakceptował kod. Klikamy OK. I programowanie kodowania wariantowego. Deszczu, klikamy następne. Funkcja komfortowego zamykania szyb. Zmieniamy na występuje. I klikamy programuj. Wszystko poszło OK. Także za chwilę możemy wszystko posprawdzać, czy działa. Sobie pozamykam. Dobra. Dobra, funkcja aktywowana, więc czas to przetestować. Jedno naciśnięcie zamyka drzwi. Teraz trzymam guzik i szybki się zamykają. Puszczenie guzika powoduje zatrzymanie zamykania. Teraz otwieram, przytrzymując guzik otwierania, szyby się otwierają. Także fajny bajer. Także funkcja ta działa na wszystkich szybach jednocześnie. Można sobie otwierać, zamykać. Przydatna sprawa w upalne dni, nie trzeba wchodzić od razu do nagrzanego samochodu, można wcześniej sobie uchylić szybki. Także to by było na tyle w tym filmie. Dzięki za uwagę i do następnego. Hej!